cerkiew zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu będzie jedyną prawosławną świątynią w Polsce, która ma freski. W pozostałych jest tylko polichromia. Czym się różnią freski od polichromii? Freski robi się na mokrym tynku. Farba wsiąka w niego. Polichromia natomiast malowidło na suchej ścianie. Gdyby oryginalne freski przetrwały do dnia dzisiejszego, monaster w Supraślu byłby atrakcją turystyczną porównywalną do Wawelu. Rekonstrukcją fresków zajmują się mistrzowie z Serbii. Czasami pracują nawet przez całą noc. Obecnie rozpisywana jest górna część cerkwi. Rusztowania sięgają prawie do 40 metrów. Wejście tam zajmuje bardzo dużo czasu.